Teraz powinno być. Jest głos? Dajcie mi znać, jak już wszystko będzie w porządku. Bo widocznie dam jeszcze troszkę głośniej, żeby było tutaj wszystko słychać. Moment. Dobra, już jest, tylko jeszcze dam głośniej, bo z tym też był jakiś problem, nie wiem dlaczego. Damy tutaj. Już tutaj się troszeczkę to zwiększymy. O, teraz powinno. Teraz już powinno być lepiej. Tak myślę. Raz, dwa, tak. Tak, i mamy tam ustawioną kolejność odpowiednią, więc my sobie będziemy tą kolejność potem tam robić. Ja będę się łączył ze Zbychem za jakiś czas. I to będzie wyglądało tak, już w momencie, jeszcze to muszę te ustawienia tu troszeczkę pozmieniać, żeby nie było też za głośno. Tu mi wyskakuje poza skalę. Tak, no witam, witam Was tutaj. Dużo nas na razie nie ma, ale może będzie więcej. Mamy tam na Discordzie ustawioną kolejność, więc będziemy się pewnie tej kolejności trzymać. Gdzieś koło godziny 20 będziemy się łączyć ze Zbychem. No i później już sobie szczegóły jakieś ustalimy. Będziemy grali tempem 10 plus 5. 10 plus 5 sekund. No i co no? Nie ukrywam, że tutaj trzeba powalczyć o zwycięstwo. Dlatego, że no kanał Kings of Chess musi tutaj pokazać. Zgadza się, nie ma litości. Witam Was tutaj. Na Twitchu niestety nie wystartowała transmisja po raz kolejny. Nie wiem dlaczego, więc nie mówcie, bo nie pytajcie mnie, bo ja nie jestem tutaj specjalistą od tego. Gdzieś tam wkleiłem te ustawienia, które mi polecano, no ale niestety coś nie zaskoczyło. Czekajcie, może na rozgrzewkę jakąś partię sobie pyknąć. Już dawno nie grałem. Dobra, zagramy. Słuchajcie, zagramy blicę. Zobaczymy, w jakiej jestem formie. Podejrzewam, że moja forma niekoniecznie jest zbyt wysoka, więc te osoby, które będą ze mną grały, będą mnie musiały tutaj ratować. Już nawet system nie chce mi zawodnika. Coś znalazło, czy wiecie? Znaczy, no dobra. Bardzo szybki zawodnik. To taki. Taki sufiarytionka. No, on powiedzmy jest tam nie jest zły, ale też trzeba uważać. Króla słabego. Znaczy on ma króla słabego. Już ten król musi się tutaj plątać w centrum. Ja chcę zagrać zaraz skoczek D5. Zobaczymy, co on tu pokombinuje. To może niestety chyba, chociaż taki ruch, to sobie zagram skoczek D5. A nie, no taki nie może. Chyba, chyba moja forma nie jest zbyt wysoka. Nie wiem, chyba nie wiem, czym być lepiej, czy ręką, czy mózgiem w sumie.
Czekajcie, jak... Aha, mój ruch jest, kurczę. Ja sobie tutaj... To jest mój ruch. Chciałem zobaczyć na kanał, w jakiej my to kolejności gramy. No nie wiem, ametyst czy mózgiem. Mózgiem to trzeba coś myśleć, a ręka to przynajmniej bardziej losowy element, więc może w tym wypadku lepiej tutaj ten, bo widzicie, że nie błyszczę tutaj w tej partii. Chociaż z drugiej strony, może to nie jest taka zła ta pozycja. Kurde, wypuściłem. A nie, może wypuściłem. Tu. Kurczę, tylko tam będzie miał dwa pionki takie centralne złączone i parę gońców. Nie wygląda to dobrze. No tak, hetmana nie podstawię, tyle mogę zaręczyć. No i teraz nie, no chciałem tu bić i potem tu. No ale to jest kicha, no tak nie mogę grać. Muszę to oddać drugiego. Ale to pozycja beznadziejna. Nie, jeszcze końca. Nie. Dobra, chyba. Chyba to lepiej mózgiem być. No, ale nie chce mi się. No i co? Chyba tym mózgiem to niespecjalnie. Może go zraportować, że za dobrze grał. Nie no. Kompletna kicha. Dobra, zaraz się będziemy łączyć. Tutaj. Tylko tutaj musimy jeszcze się znaleźć.
Dobra. Nie wiem, kto tam pierwszy. Ten pierwszy będzie grał. Nie mam zbyt znajomych podobno. Jak to ma los? Błędy organizacyjne? Nie ma żadnych błędów organizacyjnych. Wszystko jest pod kontrolą. Tylko Zbycha nie mam znajomych. To jest jedyny błąd organizacyjny. Albo on mnie nie ma. Nie wiadomo. Nie wiem, jak się dodaje na Discordzie znajomych. Szukam go, wklejam i nic. Ja tutaj nie mogę nic znaleźć. Może ja wyślę swoje namiary do niego. O, tak może będzie lepiej. Tak, o, proszę. Nawet Zbigniew sam mi wysłał znaczek. Ciekawe, że razem byliśmy na Discordzie, a nie miałem go wśród znajomych. To jest interesujące. Dobra, zaraz będziemy robić. Zaraz będzie ciekawiej, bo ja z tym to ja tego czeskomatu nie cierpię, ale no dobra, może dam radę. Niech Zbychu organizacyjnie tutaj ten robi robotę, więc niech się tutaj wykaże, co trzeba zrobić. Ja idę zgodnie z jego zaleceniami. Przed chwilą mi zalecił, żeby pełen spokój był. No co, więc jestem spokojny zupełnie. Halo, halo. Halo? No słyszycie i słychać cię pewnie. Dobrze. Słychać Zbyszka? Tak, Dajcie słychać. znać, czy słychać. Słychać. Dobra. Drodzy widzowie, Artur Jakubiec jest na łączach. Witam Artura. Witam wszystkich i tutaj też u nas mamy na łączach Zbigniewa. Zbigniew będzie chciał wygrać. Zbigniew. Wiadomo. To zależy też oczywiście trochę od widzów. Ty już masz tam gotowych śmiałków? Mam gotowych, mam ustawioną kolejność, więc generalnie jesteśmy gotowi. Okej. Nawet Krzyżan się pojawił na czacie, tylko po to, żeby napisać koce jazda ze Zbycholudami. Czułem, że jak już się pojawia, to tylko po to, żeby. No to oczywiście, no to słynie, no to słusznie się pojawił, zadopingował, tylko nie wiadomo, czy to nie będzie niekorzystne dla nas, coś takiego. Bo wiesz, Tak będziecie może być, no. bardziej zmobilizowani. Witam serdecznie von Waldhofena. Von Waldhofenie, chcesz zagrać w Hand and Brain? Paulus, dawaj swojego nika. Całego nika na Discordzie, czyli nick z numerem. A Lonio, ty już możesz się powoli szykować do gry. Von Waldhofen, tak, mikrofon potrzebujesz jak najbardziej. Chyba, że może Lubię te pytania. na czacie może pisać, na przykład ręka, głowa. Tak, a tak kiedyś miałem, jak grałem z Anną Kramnik w parze, to zepsuł się jej, czy mi się coś zepsuło i jej nie słyszałem. I ona mi pisała. I napisała K. I ja zapomniałem, że K. To nie jest koczek, tylko to jest król. Bo przecież knight No tak. jest pisane jako N, no nie? No, więc mi się pomyliło. No, Krzyżan miał tam, wiesz, Krzyżan to generalnie to słyszałem, że w Azerbejdżanie był na meczu.
Aberdżejzanie? Azerbejdżanie. No wiem, ale ja bym lubię mówić Aberdżejzan. Na jakim meczu? No, Karabach Lech. A, no tak, a to już jakiś czas temu. I co, kto mu kazał tam jechać? No tak, jeździ ze swoją ulubioną drużyną, no to przecież. Artura, mam dać trochę głośniej, okej. Okay. Już jest głośniej. Dzięki, Paweł Goz, za dyszkę. Dobra, ty już, Arturze, masz pierwszego śmiałka? Poczekaj, bo to jeszcze muszę jak go dołączyć do tego, tak? Zaraz muszę to sobie tą listę tu sprawdzić, jak to jest, bo mówiłem, żeby mi to nie spamowali. Łuki. Mam Łuki. Jaki ty masz... Arturze, no tutaj jeden widz pyta, żebym cię spytał o opinię w sprawie Dworkowicza i wsparcia od Ananda przed wyborami w FIDE. Nie wiedziałem, że dostał takie wsparcie. No słuchaj, no to, że się tam miział do Hindusów, to przecież to było już od dawna było widać. No, olimpiada przypadkowo nie jest w Indiach, nie? Z Moskwy została przeniesiona do Indii, no to... Można tutaj się doszukiwać pewnego logicznej całości. Natomiast no co, no Berszpolec oczywiście będzie z nim konkurował, ale ja się obawiam, że sprawa jest trudna. No ale nie bez nadziei. No tak, też mi się wydaje, że sprawa jest trudna i że pieniążki mogą przeważyć. Tak, zawodnicy muszą wejść na głosowy. Czyli, czekaj, jak ja mam to zrobić? Muszę mieć nick, tak? Tak, dodaj tam nick. Ja dodaję Lonio. Czekaj momencik. W tej rozmowie, co jesteśmy. Tutaj masz, widzisz, tam masz hipka z plusikiem u góry. Masz dodaj znajomych do rozmowy prywatnej, koło tej pineski. Czekaj, ja nawet nie wiem, gdzie jest rozmowa, a ty mi mówisz dodaj do rozmowy. No na Discordzie, tam gdzie gadamy. No wiem, że gadamy, no ale nie wiem gdzie. A, tutaj. Wiem. Dobra. A tu. No i tam masz u góry, widzisz, hipka z plusikiem. Nie, mam ten, mam Sławkę z plusikiem, z X-em. I wyżej, na samej górze masz pineskę i hipka z plusikiem. Pineska mam i hipka mam, dobra. Dodajemy Łukiego. To ja dodaję. Ja dodaję Lonio. Czekaj, gdzie jest tej Łuki? Moment. Lonio, szykuj się. Robię ci wjazd na chatę. O, Lonio już chyba jest. No, cześć. Cześć. No, cześć. No. Słychać mnie? Słychać cię. Słyszysz nas? Ja. Czekaj, jak ja tutaj mam go dodać? No tutaj Lonio, no, słyszę. Także ja wychodzę z Twitcha i czekam na czeskomie, tak? Tak. Daj od razu na Discordzie wklej swojego nika na czeskomie, żebym wiedział, kogo followować. A, dobra, mam. Dodaj. Dodaję Łukiego. Znaczy, dzwonimy do niego pewnie, tak? Tak. Na Discordzie, Lonio, swojego nika daj czeskomowego. Tam napisz w tej grupie naszej. Lonio 72. A możesz napisać? No już raz, nie wiem, czy znajdę, gdzie to jest. No i co? A ten twój Łuki jest tam? Nie wiem, gdzie jest Łuki. Widzę, że jest dodany, ale tak, nie kontaktuję chyba. Gdzie jest Łuki? Łuki, gdzie jesteś? Łuki, chodź, odbieraj tutaj połączenie. A, napisał, ustawia mikrofon. A, dobra, widzę. Już powinno być słychać, czy jeszcze nie?
O, słychać, tak, ale bardzo cicho. Tak, cicho cię słychać, no. Dobrze, ustawię gain na maksa w mikrofonie, to powinno być lepiej. Już jest. Teraz jest okej. Już jest lepiej. No dobra. I to prowadź wodzu dalej. Co tutaj mamy dalej robić? Tam na czacie, gdzie Andrzej napisał, że sekunda ustawi mikrofon, tam niech napiszą swoje niki. No ja będę patrzył, no obojętne, no jeden nick wystarczy. I znaczy, będziemy wiedzieli, w sensie? Artur... aha. Luki 635, tak. Więc Lonio, możesz wyzwać Lukiego 635 do gry. Tempo 10 minut plus 5 sekund na ruch, tylko żebyście się nie majtnęli, bo tam są trzy okienka. Jest minuty, sekundy, więc wpisujecie 10 minut 0 sekund i potem jest INC, increment. I tam wpisujecie 5. Bo już był przypadek, że graliśmy na 10 minut i 5 sekund bez dodawania. A jak się followuje? Na czeskomie wyszukasz nick i tam jest obserwuj. Coś takiego. Lonio, jesteś tam? No jestem, tylko nie widzę tego czatu na Discordzie. Okej. Okay. No to Luki 635. Możesz takiego użytkownika na czeskomie zaprosić do gry. Gdzie ten Luki? Kurczę. No okej, dobra, już aż... Moment, ale to nie ruszajcie jeszcze, bo ja póki co nie mogę znaleźć tego Lukiego. Chwilę. Trzy, sześć, pięć. A. Dobra, wpisywałem 6 czy 5. Nie no, 3, 6, powinno być 6 czy 5. A 6 czy 5, no właśnie, a ja wpisałem 3, 6, 5. No, ty, może z tym telefonem słynnym, który gość nie odbiera, ja też się pomyliłem. No, to by w ogóle było cudownie, Arturze. Już tak miałem. Jedna z ważnych osób również została pomylona. I dobra, i co? Mam jego nick i co robię dalej? Ważne osoby często są pomylone. 15 plus 5, tak? 10 plus 5. 10 plus 5, okay. Dobra, mam go online, czy co? Czy nie? Na razie jest online, bo jak zaczną grę, to tam ci się wyświetli, tam gdzie jest online, wyświetli ci się w trakcie i będziesz mógł kliknąć na gierkę od razu. O, Krzyżan już tutaj. Krzyżan, jakbyś troszeczkę częściej zaglądał na Discorda, to byś wiedział, że gramy. Bo przynajmniej od 4 dni o tym mówię. No. Jesteś tam, Andrzej? Jestem cały czas. Okej, okay, spoko. No to tam jakiś challenge zaraz do ciebie. Czekaj. No ale co? No jak mam nick Luki 6 czy 5, to co dalej? Spokojnie, niech zaczną grać. Jest czas. No dobra. Jak zaczną grać, to ci powiem co. Tylko żeby zaczęli grać i czy wiecie, na czym polega Hand and Brain na pewno? Tak. A kto jest kim? No my jest, no jak my będziemy obserwować ich grę, to kto jest? Lonio, czy ty wiesz, jak się gra w Hand and Brain? Tak, widziałem raz. No, będziemy to bardzo dobrze. Mózgami niby. Wyślesz jeszcze raz za to, niby tak. Nie zdążyłem kliknąć. I nie skończycie partii, zanim wejdziemy na szachownicę. No, zaproszenie wysłane. A właśnie możesz jeszcze raz wysłać, bo mi tu nie zdążyłem kliknąć w okienku i teraz go nie widzę. Okej, dobra, to jeszcze raz, okej. Krzyżan, nawet dzisiaj, do dzisiaj nie było 5 osób, dopiero dzisiaj zebrałem cały komplet, więc nie marudź, tylko po prostu czasem zajrzyj na Discorda. Krzyżan, możesz napisać pisemną skargę. Dostaniesz zniżkę zażalenie. Na składkę do klubu Kings of Chess, więc nie marudź. Wiemy. Dobrze, to my białymi. Gracie już? W trakcie, tak? No dobra. O, widzisz? Czekaj, i teraz klikasz i jest no gitara. Dobra. Jest okej. Okay. Jakimi my gramy? Białymi? Białymi. A, no to pionek. A. Pionek. Pionek. Kurczę, zapomniałem tego wykładu ze skandynawskiej zrobić, a teraz by się przydał. Skoczek.
Janek. Janek. Skoczek. Pionek. Pionek. Skoczek. Goniec. Kur... Ale tempo w ogóle. No właśnie, nie? Zawrotne. Tak, to 10 obskoczymy dzisiaj. Chwila. Brum, bum, dum, bum, dum, bum. Skoczek. To w ogóle sztuką jest to nie robić najlepszych posunięć. Pionek. Nie, no właśnie tutaj, tak, tutaj jak czasami widzisz najlepszy ruch, to lepiej go nie robić. Nie no, mówić w sensie. With all due respect oczywiście dla widzów. Tak, nie no. Szacunek musi być. Pionek. Jaką ocenę silnika? Nie mam włączonej oceny silnika. Co wy gadacie? Goniec. Zauważył, że goniec G5 może zagrać. Pionek. No, teraz przynajmniej był łatwy ruch, no, jedyny. Oj, ścina mi transmisję. Skoczek. Chwila, widzowie. Ale czy, gdzie, u ciebie czy u mnie? U ciebie, tak? U mnie, tak. Poszedł już ruch Artusza? Artur chyba król powiedział. Skoczek powiedziałem. Tak. Już tutaj nie ściemnaj. Patrycjusza chciałem zobaczyć. A chyba nie o tego skoczka Arturowi chodziło. Skąd wiesz? Na pewno o tego. Hetman. Czekaj, bo tutaj mam dwie myszki. Muszę się... Skoczek. Koniec. Goniec. Tak, będę zaznaczał widzowie ruch, jaki ja miałem na myśli. Pionek. A to widać w ogóle, jak się zaznacza strzałką? No, widzowie będą widzieć moi, ale nie, ja wiem. Mój partner z drużyny nie. Ja wiem, ja się zastanawiam, czy... Dobra. Król. Aha, i czemu mnie król F1? Ale jeszcze przed tobą jest wszystko. Ej, widzowie nie powinno... Aha, nie, dobra, może jeszcze ścinać, sorry, dobra. Nie wiem, o co chodzi. No właśnie, o co chodzi? Nie wiem, ścina mineta. Wieża. Król. Dobra, ale nie ścina cały czas, tak? Ścina raz na jakiś czas, widzowie. Wieża. Mega zacina, tak?
pierwszy raz coś u mnie nie zacina. No właśnie. Znaczy u mnie często zacina. Nie wiem z jakiego powodu, bo 99% czasu jest ok. Wierzę. Teraz powinno być już dobrze. A w sumie... Hetman. Dobra, to ja też może mogę pokazywać naszym widzom, jak ja myślałem, miałem na myśli ruch. No, to lepsze będzie. I można mówić coś takiego jak primów wieża. Rozumiesz, Artur, nie? Że teraz jak powiem primów wieża, to wiadomo, o co chodzi. Tak, tak. Wiadomo, o co chodzi. No, wielkiego wyboru nie mam. Hetman. No czekaj, jak ty powiedziałeś primów wieża i zagrałby hetmanem gdzie indziej, to byś musiał uczyć wieżą, tak? Czy nie? No nie, bo primów tak normalnie grałbyś w szachy, tak? Robisz primów, że odbijasz skoczkiem, a jak ktoś robi inny ruch, no to primów już nie działa i robisz inny ruch, tak? Mhm. No dobra, dobra. Jak nie działa? Ten primów by działał. No nie działałby ruch wieża D3, bo hetman jest na D3, tak? Ale powiedziałeś primów wieża, tak? Tak, żeby zaznaczył primów wieżą. I zaznaczył primów wieżą. Nie widziałem żadnego primu. Coś oszukujesz znowu. Goniec. Pionek. Wieża. No. Znalazł. Znalazł. Wieża. Dobry czas jest. Generalnie jak grałem poprzednie partie, to dużo gorsze czasy były, zarówno u mnie, jak i u oponentów. A tutaj gramy bardzo szybko. Więc... O! Co? Nic. Wieża. Primów wieża. A i tak nie zrobił primów. Goniec. Ja. A, w porządku. Jest okej. Okay. Wszystko pod kontrolą. Pionek. O, to najgorzej, bo teraz nie wiadomo, którym pionkiem. Ja liczę, widzę, że Lodio gra dobrze całą partię, więc liczę na dobry ruch. Trzeba tu troszkę postresować twoich tych zawodników. No, zabiłeś mu tutaj ćwieka. Nie, tutaj nie jakoś nie denerwować mojego kolegi. Nie, no nie, co ja nikogo nie denerwuję. No, ja tutaj ostrzeżenie. W roli komentatora występuję w tym momencie. O, to był jeden z dwóch kruchów. A dobra, nie można tak mówić w sumie. No nie właśnie, będę mówił. Nie można tak mówić. Opanuj się trochę. Nie, skoczek. No, lepiej nie mówić.
No, nie wiadomo, czy znajdzie taki trudny ruch. Wieża. Na pewno? Tak. Zastanów się lepiej. Już powiedziałem, że nie mogę odwołać. A, no to dobra, to sorry. Interesujące. Zaczyna się robić interesująco, nie sądzisz? To bym ci powiedział, ale ci nie powiem. Goniec. Wieża. Ale nie wiem, Bulon, o czym piszesz? Widzowie strzałki to nie jest podpowiedź, bo po pierwsze nasi partnerzy nie patrzą na streama, tylko na szachownicę swoją. Jakby mieli oszukiwać, to równie dobrze mogliby Stockfisha używać, a nie streamu. No więc tak. To tak tytułem wyjaśnienia. To jest tylko dla osób, które oglądają, żeby wiedziały, co my myślimy. Tak. Primów wieża jakby co. Już poszedł ruch, czy jeszcze nie? Nie, nic tu nie poszło. Znaczy nie wiem, o czym mówisz teraz. W sensie, no jaką figurą mam ruszyć? Ja mówiłem, goniec. A, dobrze. Ja też nie słyszałem, żebyś mówił, ale... No bo tobie tnie. Ale to tnie net, ciebie słyszę. Dobra. Nie mówiłeś chyba goniec. Widzowie, czy Artur mówił goniec? No, widzowie teraz, bo już... Wieża. Kurczę, flak, no. Porówno w pionach. O, widzisz? U mnie na czacie mówią, że mówiłem. U mnie jest pół na pół. Więc raczej mówiłeś. Chociaż... Tak, u mnie zdecydowanie tutaj, że mówiłem. Jeża. Aha, podobno mówiłeś równo ze mną i dlatego... A, no to mogło zagłuszyć, no okej. Okay. Się skiepściło. Wieża? Tak, powiedział wieża. Tak, powiedziałem wieża. Potwierdzam, żeby nie było tutaj żadnych niedomówień. No to pionek. Tak, chciałem, tak. Goniec. Wieża. Co w ogóle, Artur, u ciebie słychać? Król. No. O dobra, koniec znowu. Streamu. Nie, no znowu mnie połączyło. Pionek. Tak, jestem znowu chyba. Mam nadzieję przynajmniej. No to u mnie też ten net. Ale działa ci stream na pewo? Czy działa, net działa, jakoś działa. Nie, i OBS? Nie, no a net co, zawiesił ci się, tak? Tak, wyłączył się. Nie, przecież nie może być net, bo rozmawiam. Ale jak się wyłączył i włączył OBS, to może ci stream przerwało. No, zawiesiło na chwilkę, ale idzie dalej. A, idzie na pewno, tak? Na pewno. No dobra. Kurczę. Co by tu Capablanca zagrał? Nie wiadomo, ale wiadomo, co by Jakubiec zagrał. Król. Blanka. Jakiś randomów tutaj wzywasz. Goniec. Widzowie, kciuki w górę na YouTubie apeluję. Tak, żeby wbić ich milion. Albo zylion, gazylion. 200 co najmniej. Chcę zobaczyć. A ty, Andrzej, skąd jesteś w ogóle? I Lonio, skąd jesteście? Pionek. Ja ze Świebodzic. Koło Wałbrzycha. Koło Wałbrzycha. A ty, Andrzeju?
Ja spod Warszawy. Goniec! Król. Wieża. Pionek. Pum, pum. Goniec. Król. Jakiś ton głosu ci się zmienił, Artur. Nie. Nie? Nie, wszystko jest pod kontrolą. Co się, goniec. Co się martwisz? Ja się nie powiedziałem, że się martwię. No to się nie martw. To było... To graj. Król. Było spostrzeżenie. Witam, Patryk Metal. Wieża. Pionek. Wieża. Rimów wieża. Pionek. O. Kontra idzie. Po całości. No idzie. Wieża. Wieża. Jak tu podstawowe zasady końcówek znają. Król. Janek. Pionek. Wieża. Król. Tylko czy znowu zostałem? Gdzie zostałem? Nie no. Gdzie zostałem rozłączony znowu? Ty mnie słyszysz? Tak. Ja cię słyszę. Mhm. To gdzie mnie rozłączyło? Nie wiem. Gdzieś mnie rozłączyło i muszę odświeżyć stronę, żeby mnie znowu połączyć. No dobra, nie wiadomo, gdzie mnie rozłączyło. Co. Teraz jakieś puchary są grane, tak? Jakiś pogoń 02. Jak? Pogoń 02 z Brandby? Nie, nie, z Trapidem. Tutaj... Z Trapidem w Wiedeń chyba, tak? Czekaj, z kim grała pogoń? No tu, że, bo nam zaraz czas się skończy. Jak się czas skończy? No przecież ja mam, że jest po szach wieża B8. To tu mnie rozłączyło chyba w takim razie. Tak, i teraz poszło król E7. Tak. A, no to w ogóle tego nie miałem. A, no okej. Okay. Dlatego już wiadomo, gdzie mnie rozłączyło. Pionek. Goniec. Wieża. To właśnie pytałem się, gdzie mnie rozłączyło. Goniec. Wieża.
Alalalala. Goniec. Wieża. 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 Goniec. Pamiętacie, że macie prawo do poddania się, jakby co? A kto się może poddać? No, mózg decyduje. Tak? Tak. Pionek. Nie przejdzie mi to przez gardło. Wieża. Spoko, mogłoby więcej widzów zagrać, ale... Król. A może ręka zdecyduje, poddają się teraz. Ajajaj. Wieża. No dobra, poddajmy, nie ma co. jednak przeszło. Jest pierwsze zwycięstwo. Dzięki, Lonio, wielkie. No dziękuję za grę. Grałeś jak profesor w większość partii. Nawet możecie... ja mogę sprawdzić analizę. Dam analizę i sprawdzimy zgodność ruchów kompem. No 1200 zobowiązuje. Nie, no wiadomo. Ale była całkiem wysoka zgodność, Arturze, pewnie, nie? Jak sądzisz? No, tak mi się wydaje, że tak. Mamy... No, Lonio, miałeś 84,2. Miałeś 3 świetne ruchy. A Andrzej miał 78,2 i 2 świetne ruchy. Więc całkiem spoko. A, zrobiliśmy... O jednym czerwonym błędzie. A, to ja zrobiłem błąd, bo ja powiedziałem tutaj wieża. Ej, Artur, czaisz po wieża E3? Po F6 wieża E3 wygrywaliśmy. Mieliśmy więcej błędów, ale mniej niedokładności. To tutaj wygrywa niby. A, to pewnie... A nie, to nie można tak zagrać. Co? A jednak. Co, że ten goniec się nie mieści? Ja tam miałem zbić wieżę, tak? Nie, miałeś wieża D7 zagrać, ale... Ja nawet nie wiem, o czym wy mówicie, także... Po F6, po widełkach poszło wieża E3, nie? No, wieża E3 poszło, no. No i tam jest wygrana po wieża D7, jest ocena minus 4. Nie wiem do końca dlaczego. No też nie wiem. Chyba o to chodzi, że tam ci, wiesz, odchodzisz gońcem, gram ci G5, H5. Musisz H3 zagrać tam na F3 ci... No nie wiem. Nie wiem w sumie. Porąbane to. No dobra. Dobra, tak, no to tak, dzięki Luki. Dzięki wielkie, Lonio. Andrzej i Lonio za partię. Do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie. No, na razie. Teraz będziemy prosić drugich chętnych. Ty drugich, już masz kogoś tam, Arturze? Drugich ochotników. Tak, ja mam. U nas kto był drugi już, momencik. A u mnie kto był? A u mnie był Paulus. I pamiętajcie, widzowie, jak jest tutaj jakiś subskrybent. Teraz macie przerąbane. Wchodzą. A kogo masz? No, to zaraz się dowiesz. Ja też pomyślę, kogo wystawić. Będzie jak w Pokemonach. Ale nie, ja już mam kolejność ustawioną. To już nie ma znaczenia, kogo ty sobie wystawisz. Aha, masz kolejność ustawioną. No to... Tak. Dobra, von Waldhofen tobie działa, ale jeszcze, czy jest Paulus? I von Waldhofenie, podaj mi swojego nika na Discordzie. Bo Artur tam ma... przypięty komentarz. Aha. Jokerów jakichś, więc trzeba uważać. Jesteś tam, Paulus, czy ci nie ma? Jak nie ma, to von Waldhofen skakuje.
Czyli co? Już możemy tego, tak? Dołączę tutaj zaraz osobę. Wąt Waldhofen, dawaj swojego nika na Discordzie. Chociaż nie wiem, czy ja sobie kiedyś nie gadałem na Discordzie. Ale nie wiem. Chwila. Dobra, a ja dodaję. Kogo dodałeś? Tomelaos. Kurczę, Tomelaos to też u mnie widz. No, ale to niestety jest u mnie bardziej aktywny. Witam, dobry wieczór. No, witam. Witam. Z numerem, Wout Waldhofen, na Discordzie wklejacie swój nick pełen z numerem. Właśnie, dobrze mi tu, moi widzowie mi dobrze mówią. Daje się zagadywać, tu w decydującym momencie zacząłeś mi mówić o ptaszkach, o jakichś tego, gołąbkach. No wiem, no przecież specjalnie to zrobiłem. Więc wiesz, to było dla kontentu. Postanowiłem cię zagadać. Patrz, udało się. Dobra, do Paulusa w takim razie dzwonimy. Wout Waldhofen jeszcze musi mi podać ten. O, widzę, ktoś ma Korobowa na awatarze. Tomelaos. Tomelaos. Byłem na końcówce Bundesligi i oglądałem Pawła Teclafa w akcji. No. Dobra, Paulus. Witam cię. Przy okazji parę zdjęć porobiłem. Witam Laureon, witam Andrzej Żak. Okej, Wout Waldhofen, zaraz cię dodam. Będziesz po Paulusie w kolejce, jako trzeci, okej? Okay? Paulus, jesteś? Jestem. Okej, okay, witam serdecznie. Cześć. Jak masz na imię? Cześć. Paweł? Piotr. Aha, Piotr, okej. Okay. Myślałem, że bardziej Paweł będzie jak Paulus. Nie, to jest nazwisko. A, okej. Okay. No dobra. Skąd pochodzicie, chłopaki? No, ja Dąbrowa Górnicza, jako Sosnowca. O, Dąbrowa, no, no proszę. No. To Artur Jakubiec jest z klubu z Dąbrowy Górniczej, a ja byłem. Ty też byłeś. No to już. Jaki ten świat mały. A Tomelaos? Ja jestem, pochodzę z Pyskowic. Witam serdecznie. Co tam się dzieje? Ej, słyszę coś podwójnie, coś jest, no, ktoś ja ma też. Na... Coś jest nie teges. Macie na głośnikach, czy... Streama macie włączonego. No. Tak. A, no. To wyłączcie streama. A jak Krzyżana tam słyszałem? Ty wszędzie słyszysz Krzyżana. To już jest choroba. Dalej słychać streama. Tak. No. Teraz na streamie usłyszeliście nawet, że słychać streama, więc to już jest chyba ostateczny znak, że trzeba go wyłączyć. A Tomelaos? Nie wierzę. Co tu się dzieje? Wyłączyliście streama? Ja mam wyłączone wszystko, tak. Ja też wyłączyłem. No dobra. No dobra, już nie słychać rzeczywiście. Tak, to była incepcja. Okej, okay, no to wklejajcie swoje niki na Discordzie tutaj na czacie, jak możecie. I zapraszajcie się, nie discordowe niki, tylko czeskomowe. Tomelaos. Ja mam Tomelaos. Nik. Okej, okay, no to Paulus, możesz zaprosić Tomelaosa na czeskomie. 10 plus 5. Kolor losowy. Chyba tak z brodą miałem, że wszystkie cztery partie wylosowało na jego korzyść. Czy z jaskółem? Nie, z jaskółem to chyba było. Krzyżan tutaj bardzo tego zagrzewa do boju naszego zawodnika. Tomelaos chyba ma wysoki ranking, nie? Tomelaos to jest tutaj. Mam wysoki ranking, ale od zakończenia Ligi Koca nie grałem w ogóle Rapidów. Nie przyznawaj się do tego. Kurczę, znowu cię zagadał. On niby, że tutaj to chce, wiesz, tam powiedzieć, poznać, a tak naprawdę to wiadomo, o co chodzi. Nie, no tak po prostu pytam. Paulus, czy odebrałeś wiadomość ode mnie? W sensie, żebyś zaprosił Tomelaosa? Tak, ja to mam. Wchodzę na czeską, już go dodałem, także momencik. Dobrze. 10 minut.
No tyle, to nie będziemy czekać. A, bo tu z Rajchu to Melaos się łączy. Bo mieszkam w Niemczech, a pochodzę z Pyskowic. Czyli po sąsiedzku. Tak. Bo ja z Gliwic. Tydzień temu były dni Pyskowic. No, oglądałem w internecie skróty. To jest jakaś transmisja? Nie, no tam był porządny koncert i tak dalej. A, jaki koncert? Jakiegoś... Iron Maiden. Tam, DJ-a. DJ 10 Solana. Plus 5 gramy, czy jak? Tak, 10 plus 5. To jeszcze raz wyślij. Albo ja wyślę zaproszenie. Kolega mi wysłał tylko na 10 minut. A, na 10 minut? A tu 10 plus 5? A co za różnica? Mam 10 do 0 z Tomelaosem, to jest plus. Więc jeszcze... znam go jak własną kieszeń. Teraz próbuję nie pamiętam jeszcze... żadnej partii. A ja mam z nim 9 do 0. Kurczę, lepszy jesteś. O! Właśnie, był smolasty i young multi. No to mówiłem, że czy smolasty. Zaraz powiesz, że znowu nie mówiłem. No ja nie słyszałem, ale wierzę ci, że mówiłeś, Arturze. No i co z tą partią? Idzie, no idzie wam jakoś? Czy ten? Ten zaakceptowałem niby zaproszenie, ale jakoś... Znaczy ja czekam na to, bo ja to 10 minut ustawiłem, a teraz czekam na to 10 plus 5. To miałeś wystawić, nie? Kto miał wystawić? Na aukcję. Cześć Jacek Sachańczyk. Dlaczego to tyle trwa? No właśnie nie wiemy, ale jesteśmy cierpliwi. Rankingową czy nie? Nie rankingową. Ja, to poprzednia była rankingowa. Wysłałem zaproszenie. Okej. Okay. Jak tam? Zaakceptowane? Nie widzę. Mam nadzieję, że nie jest tak, że jeden z was jest na Liczesie, a drugi na Czeskomie. No bo byłoby kiepsko. Nie, jesteśmy tutaj. I by wysyłali do siebie zaproszenia. No to ktoś się chyba pomylił w tym, w niku albo co, no nie wiem. Nie, jesteśmy, widzimy się, tylko że ja mam 10 na 10 w opcjach. Mhm. I wysłałem... Ale tam masz, tam manualnie możesz czas ustawić. 10 minut, 0 sekund i 5 sekund incrementu. Okej, okay, mam zapro, dobra. Przez live czas wysłałem zaproszenie. Ale jest 3 minuty, Tomelaos. Łukiemu to musisz tutaj chyba jakoś zrekompensować to, że stracił tutaj punkty na Czeskomie. Właśnie teraz za to pokutuję, czekając aż widzowie rozpoczną partię. Drodzy widzowie, którzy jesteście następni w kolejce, przećwiczcie sobie teraz na sucho rzucanie wyzwań na Czeskomie. A to tak jak czasem na tego, jak to jest na tym kursie prawa jazdy, nie? Wiem, że niektórych uczą na sucho przerzucać biegi. Dobra, jest dycha, okej. Okay. To może ciebie tak uczyli. Nie, mówię, niektórych tak robią. Mnie pytał, czy umie przestawiać biegi, ja mówię tak. A on mówi, w porządku. W porządku. Dobra, gracie już, tak? Jak grać? Tak. Ja nie mam gry. No. Dobra, brały mi gramy. Cicho, nie przeszkadza. Oj, mamy niższy ranking. Pionek. I pamiętaj, Paulus, graj to, co ty chcesz, a nie to, co oglądasz u mnie na streamach. O, ciężkie armaty teraz tutaj.
Czekaj, co ty grałeś, Tomelaos? Żeby sobie przypomnieć, co ty grałeś. A pionek, wszystko no. Grywam. Nie ma przypominania, nie ma przypominania. Pionek. Skoczek. No, skoczek. Pionek. Pionek. Dobry, dobry. Pionek. A to będzie zabawnie. Chodź, kocie. Już do domu. No, chodź. Chodź, kocie. Skoczek. Goniec. Popatrz, co gra, w co gramy. Widzisz, kocie? Gramy w szachy. A ty nie lubisz być na rękach. Nie lubisz. Bardzo nie lubisz. Słyszałeś, co powiedziałem? Aha, bo tak mówię. Tak, tak. Dobra, to, tak się tylko upewniam. Goniec. Hetman. Co? Co? Nic. O, chyba nie tu miał hetman iść. No, nie, jeszcze nie zacząłem zaznaczać. Ale... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ręka mi zjechała z myszki. O, ręka zjechała. No, ręka zjechała. Skoczek! Nie, kocie, tylko nie po klawiaturze, bo zamkniesz streama zaraz. Twój ogon na kamerze widać, kocie. No. Skoczek. Kocie! Chwila. Tutaj nie wiem. Topnął partię w ogóle całą. Koczek. Hetman. Przypominam widzowie na YouTubie o kciukach w górę i u Artura też przypominam, klikajcie kciuki w górę dla zasięgów. Ja kliknąłem u Artura już. 199, zaraz może 200 będzie. No, tak, tutaj mamy taką pozycję. Co tam, Artur, słychać? Nie jest, wszystko w porządku. Tak? Mhm. No dobra, to pionek. Hetman. Skoczek. Kurde, nie. To jak już oddałeś nie, tego hetmana, to na F5 zabij chociaż, no i weź te dwie figury. No. Nie gram. A czemu poddałeś?
Właśnie, to decyzja Artura powinna być. No właśnie. Weź tam Tomalosowi bana. Tomalos się za bardzo zestresował chyba. Ty, a czemu, tak. Czemu tutaj, a czemu w ogóle tutaj nie Hetman F8 normalnie? No przecież to Hetman F8, no i dobra, no pionka weźmie, no ale to pionka weźmie, nic się nie dzieje. Po no, Hetman E5 jesteś bez Hetmana, nie? No, ja na początku w ogóle nie widziałem, że Hetman leci od razu. Chodziło mi o gońca na C5, szczerze mówiąc. A zamiast Hetman E7 to nie wiem, czy się omsknęła. Jak się omsknęła, no to okej, okay, to Hetman F6 nie jest normalnym wariantem. A jak mówiłem, że skoczek, to nie chodziło mi o skoczek na F6, tylko skoczek bije D4. No ale to ta pozycja, to tak mi się już nie podoba. No mi też nie chodziło o tam koń... co? Nie, no końce C3 było dobre, no bo chciałeś koń C6, tak? Czy co? A nie mogłem koń F5 grać zamiast koń C3? No mogłeś od razu, no. Chociaż nie wiadomo, dama E4? Dama E5, wtedy może mogę. I dama bije B2. Ale po dama E5 ci zbije na C5 i zbije na G7. No to, no to na G7 i tak miał pionka gdzieś tam traciłem. Ale po końcu C3 mogłeś na D4 zbić, nie? I wtedy nie traciłeś. No. No krótka partia była bardzo. Nie wiem, czy gramy w tym składzie może jeszcze rewanżyk? Żeby Tomelaos mógł się zrewanżować? No, jasne, jestem za. No. No, bo to taka partia jakby jej nie było... Ale jest, była. 2-0. Sprowadzenie. Zbycholudy. Kciuki w górę. Nie, słuchajcie, jak się tutaj nie ogarniecie troszkę, to ja zamykam zaraz Discorda i YouTube'a i wszystko pozostałe. Wszyscy wyłapią bany. Zanim zamkniesz wszystko, Artur, najpierw wszystkim bana daj, żeby najpierw się wkurzyli, że bana dostają i potem dopiero zamknij kanał, żeby zostaniesz sam ze mną. Dobra, no to co? Rewanż tam zaproponujcie sobie. To przynajmniej szybko pójdzie. Poczekaj, teraz. Bo coś mi tutaj piszą, że kamerki mi wyłączyło. Ale wykrakali widzowie, że dłużej trwało zapraszanie niż partia. No bo to, słuchaj, ja tutaj podejrzewam jakieś specjalne działania, że tutaj rozproszyć, to Tomalos był skoncentrowany na tego, a tu wiesz, to się nie wysłało, tam coś, tu nalicze się tam gdzieś, nie? Tu go pytałeś, skąd jest, tam zagranica, smolasty, no i się rozprężył. No. Smolasty jeszcze został wrzucony tutaj do kotła. W ogóle wina smolastego, trzeba napisać smolastemu, że przez niego Artur z Tomalosem przegrali. A wy już gracie kolejną partię, czy o co chodzi? Nie, chyba nie grają. A Tomelos jesteś w ogóle? A Tomelos już poszedł. No, trudno. Hop, hop. Czekaj, bo Tomelosie. Bo mi coś obraz zniknął. Witam, Maxot. O, jest chyba dobra. Coś mi się tutaj... Ej, dobra, tak Tomelos czekaj. Poszedł. To kogo znaczy ja wysłałem mu jeszcze, bo także nie wiem. Tomelaos, nie uciekaj. Każdemu się może zdarzyć. Ja kiedyś miałem w ogóle, kiedyś miałem taki turniej Mistrzostwa Polski do lat 20. 9-rundowy turniej, gdzie przegrałem, i to w szachach klasycznych, gdzie przegrałem dwie partie w 9 ruchach i jedną w 13. Jaki miałeś ranking wtedy? 2-300 tam z hakiem. Kurczę, nieoszlifowany talent byłeś w tym wieku jeszcze, widać. No. W jednym straciłem hetmana za wieżę gońca, bo skoczek mi przykrywał linię D i była wieża na D1, goniec G5 i nastąpiła wieża D8 szach przy król na E8 i hetmanie na C8. W drugiej przegrałem w wiedeńskiej, dostałem takie szybkie koń C4, skoczek GE2. Daję. Dobra, to bierz może kolejnego widza, a ja Paulusa zostawię, bo się nie nagrał, hop. No dobra. Buleon. Nie przejmuj się, nie będę cię banował. Nie Buleon, tylko Tomelos. Mi się pomyliło. Biedny Buleon myślał, że go tutaj będę banował. Dobra. Też teraz będę mówił do randomowych ników, że nie będę ich banował. Bartosz Cwans, nie przejmuj się, nie będę cię banował. Dobra, czekaj. Buleon, tak? Następny. Buleon.
Nie ma takiego człowieka. Nie ma takiego numeru. Ty, no nie mogę dodać. Czemu mi nie wyszukuje? Nie mogę dodać Buleona. Dobrze mi to napisałeś, tak? A masz go znajomych na Discordzie? No, nie wiem. Właśnie, Buleon. Nie no, mam cię, no przecież pisałeś mi. Co jest, kurde, granie znowu? Buleon. Ja już wysłałem mu zapro na czasie. Ale dobrze, ale to, bo musimy go do rozmowy tylko zaprosić. Ale komu wysłałeś zaproszenie? Buleonowi? Tak. Do rozmowy go chcę dołączyć. A skąd jest, że on na czeską jest Buleon? No jest. Jest, zaakceptował. To jak go dodacie do Discorda, to ja tam klikam. Buleon, no jest Buleon. A, może Buleon. Czemu Buleona nie mogę dodać, no? Nie wiem, Arturze. Ale już na moim czacie mówił na niego Baleron i Bulion, więc... A Bulion to tak, no to się u nas też jest nazywany Bulionem, to nic nie szkodzi. Bulion z Baleronu może być. Czekaj. A, no tak, bo ja Bulion nie był moim znajomym, no to ha, no to no, mogłem sobie dołączać. To on już. Jest, to zaproś go do znajomych. Już go już jest. No, to właśnie. No. W dalszym ciągu go nie mogę dodać. Cześć, Paweł Melak. Witam serdecznie. Drodzy widzowie, jest komenda, stara komenda Wykrzyknik Symultana. Ale jest nowy link, ponieważ teraz was zapraszam na symultanę w Polanicy Zdrój. Polanicy Zdroju. Zawsze zapominam, gdzie się mówi Zdrój, a jest Zdroju. Cześć, Buleon. Więc wykrzyknik symultana, widzowie. Halo, słychać mnie? Słychać. Super, dzięki. Słychać i... Dobra, i mam wyzwanie. Nie mogę w tym momencie przyjąć tego wyzwania. Momencik. Spoko. Czekamy. O, już gracie. Poszło. Dobra. Dobrze. Gramy czarnymi. My gramy, Pionek. My gramy czarnymi znowu. Pionek. Tak, a my gramy białymi. Artur, mówiłeś... Pionek mówię, no bo tam zagłusza mnie, no to ja też będę cały czas teraz mówił. Ale czas wam się jeszcze nie liczy, no to o co ci chodzi? Przecież... nie ma znaczenia, zagłuszasz nas. Pionek mówię, tak. No i teraz tak, będziemy mieli tutaj właśnie już ten... Już i... Gramy Pionek? Tak, Pionek. Bardzo dobra walka o centrum. Teraz będzie bardzo Goniesz. Łatwo wyprowadzić kolejne figury. Proszę państwa, cóż za emocje, jak oni wyprowadzą? Dobra, skoczek. Pionek. Toczki, wchodzę do gry. Artur? Pionek mówiłem. I teraz właśnie tutaj trzeba się skoncentrować nad tą pozycją, bo tutaj jest ważna sytuacja. Tutaj trzeba bardzo... Zobaczcie, że tutaj ta pozycja gdzieś tutaj się będzie zmieniać cały czas. Tak, tutaj przeciwnicy zagrali bardzo nisko, G6, D6, tak zwany pirk, Goniec. Zwany też pirkiem przez Piotra Brodowskiego, ale my walczymy o centrum, gramy pryncypialne szachy. Co przeciwnicy zrobią, zobaczymy. Teraz prawdopodobnie gońca na D7 wyprowadzą. Dobra, już nie ma przeszkadzania, bo rzeczywiście Buleon i Paulus nie będą słyszeć. Jeszcze możemy w kloca z widzami kiedyś pograć. O, no właśnie, kloca możemy pograć. Artur, odświeżyłeś sobie transmisję? Jaką transmisję? Mówiłem, go, jesteś, ale... powiedziałem goniec. Goniec, okej. Okay. System porozumiewania, tak? Tajny. Goniec.
Goniec. A to wy jakimś kodem tutaj operujecie. Kotem. Kocem. Goniec. Skoczek. Aha, bo jeszcze nie zrobił ruchu. No dobra, i tak nie miał innego ruchu do zrobienia. Król. Król? W tej pozycji? Skoczek. Co za... Żółta kartka. Wieża. 50% szans masz, Paulus. Jest. Siadł. Janek. Ja tu chyba... Pionek! Uff. Pionek! Dobra, ale jest okej. Okay. Jest para gońców. Jest luz. Ale co to za ocena pozycji? Słuchaj, masz bardzo... Tam jest para gońców, jest masz bardzo, jest bardzo fajna pozycja tutaj, no, centrum zamknięte. A potem jest para gońców, jest ja luz. Też, ja też powiedziałem. No dobrze, no i brawo. Sobie powiedzieliśmy. O, słuchajcie. O, dobrze, Artur teraz będzie swojego zagadywał. No mów. Ja no tutaj... co, słuchamy. Artur, powiedz coś. Bo ja Andrego. Tutaj... Tak. Przyszedłem pełen nadziei, a będę tak. Odchodził jak zbity pies. Nie ty pierwszy, nie ty ostatni, Arturze. Zbycholudy to jest moc. Słuchaj, z Jaskułem chyba wygrałem 4,5 do pół. To... No nie, a Tom Elaos chyba w ogóle uciekł. No kurde, mówiłem zamknięte centrum. Nie słyszałem, żebyś mówił o zamkniętym centrum. Powiedziałem, że mamy fajne zamknięte centrum. No to jak ty powiedziałeś, że mamy parę gońców. No to... No dobrze, no ale... No to mieliśmy. Dobra. Nawet oszustwa nie wychodzą. Jakie oszustwa? No właśnie twoją drogą oszustwa szedłem. Koczek, ale przecież powiedziałem, że mamy parę gońców. No nie, powiedziałeś, że jest spoko, macie parę gońców. No. No to co, no to jest i, cena. I to no. Sugerowało co? Król. Nie, to nic nie sugerowało, to powiedziałeś, że jest dobra pozycja, król. Ale nie była dobra właśnie. Nie, no zła była. Tam, no dobra, nieważne. chciałem powiedzieć ruch teraz konkretnie w ogóle z tego wszystkiego. Pionek. No teraz to jest spoko. Teraz to jest spoko. Mamy spoko. Skoczek. Dobra, jak tutaj będziesz za bardzo brykał, to ja zaraz tutaj do Pawła napiszę, żeby następnym był tym graczem. Jakiego Pawła? No jest jeden tylko, Paweł, znany. Blicek? Nie, no jaki Blicek? Nasz Paweł. Nowy a Tesla Fit to? No, no. Jest u mnie na czacie, jest na tego, ale... więc zaraz tutaj... Blicek to też Paweł, nie? Tak. No ale Blicek nie jest u nas już na Discordzie. Uciekł. A. Sobie, poszedł. Nie podobało mu się. I ściągnę tu zaraz Tesla Fito i będziesz mi to mówił o wygrywaniu. No i zobaczymy zaraz, jak to będzie. No, Tesla Fito. Tesla Fito by się nie zgodził. Nie, jakby się nie zgodził. Jakbym go poprosił, żeby zagrał, to by się zgodził.
Widzowie, jutro o 11.30 pamiętajcie, że rusza olimpiada szachowa. Mam nadzieję, że będziecie. Ja już mówiłem, słyszałeś, tak? Czy nie? Tak, ja słyszałem. Nie, bo tak się zacząłem zastanawiać. Czy... Skoczek. Goniec. Goniec. Runda startuje. Wieża. 11.30. Stream 11.15. A gramy z Syrią podobno. Oba drużyny, obie drużyny grają tak, z Syrią. Tak, obydwie drużyny. Mhm. Nie, nie złe, nie? Goniec. Pionek. Niełatwa pozycja, Arturze. Dla kogo? Do gry. No w ogóle. W sensie. W ogóle tak. Obydwu stron do gry. W ogóle niełatwo. Goniec. Myślisz, że dwa razy wygramy 4-0, Artur? Tak, no. Raczej tu nie ma, moim zdaniem nie ma wątpliwości. Goniec. Syria ma na rezerwie 2330 i EMA. Tak? A to ten, ja wiem, czekaj, jak on się nazywa? Przeczytaj nie mnie. Wiem. Nie, bo ja znam jednego gościa z Syrii, właśnie EMA. A, bo ty gdzieś tam byłeś przecież w tych tak, rejonach. Tak, byłem. A chwila, bo mi się teraz nie chce otworzyć. Pionek. Nazywa się AT Bashir. A nie, to nie. Skoczek. No. Husari. To może Satara Husari. O. Aha, to nie. To nie ma. Go. Nawet go nie ma, tak? No, też jemy tam 2-300 coś. Król. Pionek. Tak, pionek powiedziałem. Dobrze, że jest duży wybór tych pionków. Nie przesadzaj, wcale nie ma dużego wyboru. No widzisz, u nas był duży. No tak, u nas był większy. No, u was też wiadomo, że też, wiesz, bandowe pionki, sztuczna inteligencja, że nimi jedzie cały czas. Czasu pilnuj. No, jako mózg mogę chyba powiedzieć, żeby pilnował czasu. Jak go psa w ogóle. Czasu pilnuj. Już. Pionek! Też mi się właśnie pociąg do gwiazd skarżył, o zmarłuj. Face size man. Witam Witold Pilarski i Leszek Grucel. Pionek. Goniec. Hetman. Wieża. Goniec.
Koniec. Wieża. Wieża. No, tak. No Bizon, widzisz jak to jest w życiu? Chciałeś pograć, a tobie nie pozwolili. Wieża. Wieża, wieża. 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 Skoczek. Generalnie widzowie jest taka zasada, że jak mamy mniej materiału, to nie wymieniamy figur. Tak na przyszłość tylko mówię. Ale teraz myślę, że będziemy na jednej stronie. Król. Król. Jest. Król. Król. Dobra, nieźle. O. Król powiedziałem. Król powiedziałem. Ja też król mówię teraz. Król. Szkoda, że te 5 sekund jest zadawane. Pion. Proponujemy remis. Król. Rozważyłeś moją ofertę? Nie. Nie. Pion. Pion. Nie taka łatwa ta końcówka. Łatwa nie jest. Kto powiedział, że będzie łatwa? Nie, no na początku myślałem, że będzie bardzo źle. Poszła ale... figura? Pion powiedziałem. Tak, pion. Nie, no ja wież nie chciałem wymieniać. Ja też nie chciałem wież wymieniać. No nie, no ja chciałem wieżę D8 zagrać, wieżę D2, no co, no to jest już skończone od razu. Czy nie, ja zamiast wieża AB1, wieża D7 chciałem grać wcześniej. No ale to nie, no to wieża FB8 zagram. No i tam lufcik. No nie, no daj spokój, no przecież ci wpadam od razu wieżami na dwójkę. Tam koniec jest. Nie, no jak? No tak, no. Goniec F1 zawsze se zagram. Daj spokój. No. A ta wieża C7 no, ci wisi, no mówię tak, ci. Wieża mi wisi na C7. No to nie wieża ci wisi, tylko wieża C7 ci grozi. Faktycznie strasznie. Pion. Król. Koniec. Skoczek.
Pion. Skoczek. O, w końcu duży wybór. Nie, no chyba nie jest taki duży ten wybór. Co? Chyba nie taki duży ten wybór. Ja wiem. Nie zagaduj, bo 2,5 minuty mamy. No to ciebie zagaduję. Nie, no, no mnie zagadujesz, ale... Ręka słyszy. Ręka nie ma uszu. Ale słyszy. O. Król. Wiem, że duży wybór. Król. Ach. Tak blisko. Goniec. Król. Goniec. Król. Jak widzowie obserwujecie Wing Party, napiszcie na czacie. Goniec! Król. Goniec! Król. Czy znajdzie? Proponujemy remis. Faul! Nie no, co za faul w ogóle? Co za gigantycznych rozmiarów faul? No jaki faul? Remis zaproponowałem. No, proponujesz remis po w trakcie wykonania ruchu, po wykonanym ruchu. No, no. Jestem kapitanem drużyny, mogę zaproponować remis w imieniu drużyny w każdej chwili. Nie no dobra, luz, luz. Ale dobra, Artur szybko wpadł na pomysł, żeby król F8 nie poszło. Tak, bo już zaczął się zastanawiać nad tym. Ty, Buleo, a czemu ty to po prostu tym skoczkiem na D8 ustawiłeś te w parterze, te figury? D8 było po to, żeby nie wpadł mi gońcem na E8 i nie wybił tego. No ale to nie, no ale masz grać aktywnie. Pamiętajcie, że w końcówkach najważniejsza jest jedna z najważniejszych rzeczy, jest aktywność. No skoczek D4, skoczek F5 szach. Ale tu już chyba remis jest nawet. No jak remis? No przy D4, na D4, goniec E8. Skoczka na D6 stawiam wtedy. A, bo ja nie mam król E4 po koniec. No nie masz, nie masz. Król D3 zagrać. Tak. I koń D6? No dobra, koń D6, goniec D7. No to król D5 i E5 zagram. Nie no, przestawię się chyba. A, bo nie przejdę nigdzie, tak? No, uh-huh. Chyba się przestawisz, tak. Tak, ja nie widziałem idei z koń D6 związanej. To znaczy, te widełki widziałem, tylko zdygałem to. No to nie ma co dygać, to do przodu figurami zawsze. Jak dygasz, to figury do przodu.
A ten Paulus. Dobra, dzięki za grę. No, dzięki. Paulus, 4 razy chodziło mi o innego piona niż zagrałeś. W 9 ruchu nie D5, tylko E5, żeby rozpróć go. Król w centrum jest, nie? Więc E5 i rozrywasz pozycję i gońca sobie otwierasz. Później tak. Nie E5 mi chodziło, tylko C3. Nie wiem, czemu E5 zagrałeś, no ale dobra, E5 jeszcze nie było tragiczne. I dobre, potem było nie F4, takie F4 mega osłabienie, tylko też C3 albo H3, a nie F4. I potem jeszcze coś. Aha, i nie C4, tylko znowu C3. Wiesz, to jest takie często C3 i B2 ustawić, żeby gońca przeciwnika ograniczyć. Więc właśnie chodziło mi o ruch C3 i gońca, żeby na E3 potem wyprowadzić. No tutaj nie. A to ja nawet nie wiem, czemu skoczkiem na D5 wywieziłem pionkiem. No ten koń na C3 był kiepski. No nie szkodzi, ale to pionka A7, wiesz, od razu tam troszeczkę gnębisz. No, ta, nie wiem, tego pionka na A7 zawsze ciężko tam, wiesz, atakować. No ale pionek na D5, ja wiesz, ogranicza. Zagrać... No to po koń D5 no, to żadnych problemów, czarny nie ma. A jestem... No, ciekawe, pewnie równorzędne ruchy podejrzewam. Nie, komp pokazuje... A nie, pokazuje... Tak, równorzędne komp. Nie, lepsze EDA jednak. Masz rację. 0,77 dla ED, a 0,70 dla koń D5. No. Czyli równorzędne. No, no w miarę równorzędne. No dobra. A koniem rusza na C3. Słuchajcie, przegrywamy 2,5 do pół, gramy ostatnie dwie partie. Jak nie zamykamy biznesu, to lepiej, żebyśmy wygrali obie. No, von Waldhofen, trzeba zamknąć im tego warzywniaka, więc wchodzisz. Dobra, dzięki panowie. No, dzięki za grę, dzięki, na trzymaj razie. Się. Dobra, von Waldhofen, dodaję cię do rozmowy. Czekaj, kto tam jest? Kto tam jest tego? Ja wiem, kogo mam. Czekaj, bo tu mamy przypiętą tą wiadomość teraz. My mamy Szotrb, ale nie mam cię w znajomych pewnie. Weź mi wyślij jakieś zaproszenie, czy co. A jaka była dokładność według silnika? Sprawdźmy rzeczywiście. No. Z ciekawości. Halo? 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 Halo, halo? Witam panowie, witam. No, witamy. Witamy serdecznie, von Waldhofena. Będziemy mówić per von Waldhofenie, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Czekaj, jeszcze raz, jak? Von Waldhofen. Von Waldhofen. Tak. Nie pomylić. Może być Michał. A i zepsułeś cały czar prysł w tym momencie. Czekaj. Ale dobra, niech będzie Michał. RB. Aha, shot RB. Mieliśmy dokładność 78%, a wy, Arturze, 78,1%. No proszę. Przeoczone zwycięstwo mieliście jedno. Mm. Tak, w tym momencie koń D8. Po koń D8 remis, a zamiast tego było 4,50 dla was. No tak, przypuszczałem, że... Czekaj, shot RB. Zawsze źle. No tak, a my tutaj 5 E5 było najlepsze oczywiście. Czemu nie mogło no tu, tu też E5 czarne miały grać. Co tam, Michale, skąd się łączysz? Ze Słupska? Tak jest, ze Słupska jestem. Okej. Okay. Tam streama sobie wyłącz, żeby cię nie dekoncentrował i ten. Okej, tak jest lepiej, no prawda. Na czeskomie masz nika po prostu von Waldhofen, czy tam jeszcze miałeś coś dodane? 8-8 chyba na końcu. Nie mam takiego 8-8. Znajomego jak Shot RB. Czy to jest co jakieś inne cyferki? A, wysłałeś dopiero, no właśnie, no to dobra. To jakby mi dopiero wysłałeś, to... No... To właśnie o to chodzi. To nie chodzi widzę, o to, że... No. Tesla Fito tam się dobija, że chce dobija grać się, dobija. Sterowany.
Lepiej te Salfito powiedz, czy wbijesz pokomentować olimpiadę w jakiś dzień. Kocie, chcesz znowu? Do widzów? Znowu chcesz? Kocie, ty nigdzie nie wychodzisz. Jak będziesz tu przychodził, to ja cię będę brał i pokazał. Shot RB, jesteś z nami? Jestem. A, no to siema. Czekaj, bo ty masz taki jakiś dziwaczny nick na tym. No tak, mam już. Paweł rozgryzł. No dobra. Mamy co? Moment, tylko bo ja to sobie muszę tutaj... Jaki to jest ten nick? Zaraz. Nie, kocie. Ale nie po klawiaturze. Tak masz Fuksa, że cię nie obsikał tej klawiatury. Możliwe, że to jedyna metoda, żebyście z tego meczu wrócili, to żebym z obsikaną klawiaturą grał. Obsikaną klawiaturę tak czy siak będziesz miał, to co za różnica? Dlaczego to wiążesz z meczem, bo to bez sensu kompletnie. Zawsze lepiej mieć, wiesz, obsikaną klawiaturę niż obsikane pozycje na szachownicy. Nie, ja bym nie chciał na obsikanej klawiaturze pisać. Ale ja piszę na laptopie na szczęście. No to ci obsika laptopa też. Profesor B. Profesor... Już wysyłam zaproszenie w sensie. A no, dobra. No. A do mnie wysyłasz też? Nie, tylko do OneWorda. No, ale to poczekaj, no bo to będzie przy... Ja nawet nie wiem, jaki ty masz ten nick. Profesor... Linka mogę dać do partii. Nie, bo link nie... Już gracie na czeskomie, tak? Tak. No to no jak gracie, no jak ja nawet nie wiem, jak macie tego, jaki macie nick. Profesor B, dobra, mam, czekaj. O, jest. Dobra, to już możemy. No, pionek. Znowu czarnymi gramy? Co to ma być? To przecież oszustwo jakieś. Pionek. No jeszcze oszukują nas. Nie no. Dobra, idę stąd. Oszukują nas. Kurczę. Francuza? Tinky cheese. No oczywiście. Tinky cheese. Skoczek. Pionek. I co? Zgryz jest. Trzy dobre ruchy. Który wybrać? No, goniec. Chciałem już powiedzieć ruch. Sorry. Ale nie powiedziałem. Skoczek. Zagramy na wariata. No. Pionek. Goniec. Ale kot mi się położył na stoliku. Skoczek. Patrzcie, widzowie. Skoczek. No. Goniec. Skoczek. Ty tłuszczu. Ale szybko gracie. Nie przesadzacie trochę? Nie. Nie. A właśnie, bo byłem tutaj zajęty kotem. Jak masz na imię? Bartek, okej. Słyszałeś, co mówiłem? A, bo tak się zastanawiałem. Tak. Skoczek.
Skąd jesteś? Z Pomorza. Okolice Gdańska. Skoczek. No źle zagrałem. No dobra. Ty nic nie zagrałeś. Skoczek. Zagrałem, no. Nic nie zagrałem. Oczywiście, że nie zagrałeś. Ty jesteś tutaj tylko figurantem. No właśnie, to ręka jest figurantem. Goniec. Najważniejsze to zrobić ruchy jedyne. Goniec. Goniec. Dzięki buleon.pl za wpłatę 10 zł z dopiskiem. Mam nadzieję, że częściej będą takie okazje. Będą częściej. Jeśli nie wyłapiesz bana. Nie no, nie przegrał, to wiesz. Remis? No dobra, no jakoś jesteśmy w stanie jeszcze tutaj to ścierpieć. Była propozycja, czy co nie, to było? Nie, to remis? Dzięki buleon.pl za dodatkowe 10 zł wpłaty, za kolejną wpłatę z dopiskiem do boju chłopaki z koca. No dobra, to chłopaki z koca. Też jest tam. Z kacem w sensie. Goniec, nie gadaj tyle. Król. Już wiem, co to będzie zaraz. Hetman. Nic nie wiesz. Spokój. Nic nie wiesz o życiu. Spokój się. No co, kocie, goniec. CIA. Hetman. Ale ci się podoba, co? Tu ścieżku. Goniec. Pionek. Wieża. Ile kot ma lat? 9,5. Prawie w sumie bliżej 10 już. Nie kocie? Staruszek już się robisz. Staruszek. No. Wieża. Dodał donate'a. Nie widzę donate'a. O czym wy piszecie? To u mnie chyba były donate. Ale do mnie coś pisze, że był ten... Pionek. Dzięki, Mateusz. No ty tam uszy nastawiasz, kocie. Tam nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Król. Król? Tak, król. Mhm. Okay. Kurczę, może coś... Chyba naruszyć. Nie wiem, czy ta woda jest do picia, czy co. Miejmy nadzieję. Dzięki, Paweł Gos, za 10 zł z dopiskiem na pochybę bambuclom. Czemu on chce, żebyś ty przegrał?
Wieża. Hetman. No co, kocie? Się? Trzymam głowę na mojej dłoni. Gram bez jednej dłoni, widzowie. Co za fory. A Piotr P. dał donate, ale ja go nie widzę. Ale jeżeli to jest prawda, Piotrze P., to dziękuję bardzo za donate'a. Mi się nie wyświetlił. Nie wiem, czy to możliwe w ogóle. Ja mówiłem, tak? Hetman, czy co? Tak, no nie, tak, mówiłem. Aha, dobra, mówiłem. No. Już się zacząłem zastanawiać, czy mówiłem. A, o to chodzi, o bajta. Jeju, zapomniałem, że Piotr P. podarował donata. Pionek. Wieża. Zapomniałem. Wieża. Skoczek. Pionek. Tak, czaję, Nark. Widzicie, dałem się zbajtować. Skoczek. Pionek. Wieża. Że, muszę powiedzieć, że Von Waldhofen na razie ma blisko 100% ruchów, które ja chciałem zagrać. Dziękuję, dziękuję. Zgadza się, Weekend Trolling. Dzięki Błażej Wysiołek za dychę na YouTubie. Jeszcze raz dzięki za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że kubek wstawisz do piekarnika i że napis wytrzyma dużo. Nie, kocie. Nie, na klawiaturze nie siadasz. Kocie, usiadł na klawiaturze. Goniec. To kocie. Na klawiaturze? Komenda jest aktywna, wykrzyknik rower. Rower jeszcze nie sprzedany. Skoczek. Nie kombinuj. Ale piękna pozycja. Pionek.
Wizowie, coś takiego się rzadko daje ustawić. Ale dalej nie jest to takie proste wszystko. Się wyrównał. Kciuki w górę na YouTubie, widzowie. Do 300 dobijamy. Jest 1000 głosów. O figurę? Nie, nie mówił nic Artur jeszcze. Jesteś Artur? Tak, jestem. No i co? No, równie dobrze mogłoby mnie tu nie być. Ale powiedziałeś coś? Nie. No, mogę powiedzieć, że teraz losowy ruch. Nie wiem. Pionek. 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 Goniec. Król. Goniec. Król. Pionek. Jakby co to pionek powiedziałem, nie wiem, czy mnie słyszałeś. Halo? Michał? Tak, tak, słyszałem. A, zastanawiasz się? Tylko, że są z pięciu, nie? No wiem. Wieża. Pionek. Pionek. Wieża. Wieża. Król.
Jeszcze raz? Król. Wieża. Pionek. 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 Wieża. Pionek. 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 Król. 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 Pionek. Wieża. No czekaj, zostałem znowu rozłączony. Król. Czy mnie to rozłącza za chwilę? Wieża. Król. Wieża. 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 Koniec. Wieża. Wieża. Król. No właśnie. Ty. Pion. Pion. Goniec. Król. Goniec. No dobra, nie ma co dalej chyba tego grać. No. Nie no, tam skoczek D5 miałeś po goniec D8. Tak, no skoczek tak. D5. Ja przeoczyłem skoczek D5. Ale... Znaczy no, to nie był trudny ruch. Ale ja też przeoczyłem. Znaczy wiesz, chodzi o to, że jak postawisz skoczka na A8, no to można poddać, nie? Po C5. Tak, no bo nie mam gdzie iść. Tak. I po C5. I w zasadzie wiesz, no to no na pewno takiego ruchu bym jak skoczek A8 w ogóle nie brał pod uwagę. To już bym wolał oddać pionka C7, nie? Żeby ten skoczek chociaż był aktywny. Żeby ten skoczek wyszedł. No. Tak, no po koń D5 bym musiał wrócić na H4 gońcem. No tak, ale wtedy to już grożę, to już mogę sobie tym skoczkiem pewnie gdzieś indziej odejść, na przykład na F4. Chyba nie możesz, musisz wrócić chyba. Nie, nie mogę na F4 chyba zagrać. A i wieża D7 się nie boisz, tak? Nie. Nie boję się, bo tam mam jeszcze G5, skoczek G2, potem wieża B8, tam mam wystarczającą kontrę szybko. Albo wieża B8 od razu, żeby tam jedynkę od razu cię tam troszeczkę molestować.
żeby mat groził, nie? A ja tam mam po chamsku, mogę ci może zagrać wieża do 8 szach, nie? No możesz, tak, tak. Wieża do 8 możesz. No, tylko, że ten skoczek się wydobył, no to jest ten plus. No, wcześniej... Tak, tak, nie, no oczywiście, tam byłyby szanse, nie? Więc zobaczmy, jaka była zgodność. Z kompem, nie no, jesteś Michał tam? Jestem właśnie, jestem przerażony. Zaraz będą mnie od Twitteru wyzywać. A co? Skąd wiesz? Nie, miałeś nie, 87,4. Nie, 87, tak, też tak mam. 87, tylko że jeśli można, tak no, no kurczę, tak jakoś wyszło w środkowej pozycji, że łatwo mi było znajdować te ruchy. Czarno miało, czarna strona dużo, dużo trudniej byłoby znaleźć te poprawne ruchy, nie? A u mnie to tak naturalnie, nie? To te... Prawda, no ruchy były w miarę naturalne, że rzeczywiście, no ale i tak propsy w Wundwaldhofenie za gierkę. Dziękuję, dziękuję. No, dobra, to dzięki bardzo, Michał i Bartek. No, dzięki, za... gratulacje za wygranie meczu. Dziękuję. Dzięki, dzięki. Dobra, to teraz został jeszcze jeden widz. Czy ja mam piątego chętnego, drodzy widzowie, z subów na Twitchu lub zielonych ludków na YouTubie? Ty, Artur, masz, tak? Tam osobę? Tak. Ja Semse, ty jeszcze nie grałeś, tak? W żadnym pojedynku Hand and Brain? Okej, okay, nie grałeś. Czy dyrektor Kołodziej? No dobra, no to ja Semse, wiesz, musisz wkleić swojego nika discordowego, żebym cię mógł zaprosić. No już widzę, dodałeś ametyst, tak? Tak. Dobry wieczór. No cześć. Witam serdecznie. Jak masz na imię? Przemek. Przemek. Skąd jesteś, Przemku? Legnica, Dolnośląskie. Ojej. To pewnie mogliśmy cię nawet zobaczyć na Ekstralidze, która była tam 2 lata temu. No, ja gram o szachy od roku, więc. A, no to nie będzie mówisz. Szybko. Ja Semse, dawaj nika na Discordzie podaj. Masz pozdrowienia, Przemku, z Wrocławia. O, głównie grywałem właśnie we Wrocławiu, więc możliwe, że faktycznie się trafi jakiś widz, my zna. A, na szepcie dałeś nika, dobra. M. Nieprawda, że bardzo rzadko. No, była dłuższa przerwa, a teraz streamy się będą częściej pojawiać, więc proszę nie wprowadzać w błąd osób, które zaczynają subskrybować nasz kanał. Wysłałem ci zapro, ja Semse. Akceptuj. Zaakceptowałeś. Świetnie. Dodaję cię do... A kto tu jeszcze jest? Tu jeszcze ktoś nie opuścił grupy. Von Waldhofen chyba. Nie, kto to jest ten szary ziutek? To ja. Kto? No ja. No nie. No ten... Ten tutaj, tak? Nie wiem, kto to jest. Ten tutaj, tak. Nie wiem. Ale i ma słuchawki wyłączone. No wyłączone. To może być... No. Nie da się go po prostu wyrzucić? Chwila. Może się da. Halo, Michał? Michał. Ściągnął słuchawki. Tak, halo, halo. O. No, bo ten. Żegnamy się generalnie. Trzeba wyjść. Dobra, przepraszam. Tak, nie, spoko. Mogę cię usunąć, jakby co. Nie, już sam się usunę. O, dobra, spoko. To jeszcze raz dzięki za gierkę. Trzymaj się. Dziękuję, dziękuję. To ja dodaję Jasemse. No. A grupa jest pełna, bo jest 10 ludzi. Bo oni się rozłączyli, ale są na czacie. Poczekaj, trzeba ich jednak... Widzisz? Jest 10 członków. No i właśnie widzę. 10.
Jak to teraz się robi, że się ich usuwa? Nie wiem, ty jesteś operatorem tej wycieczki. No, ale nigdy nie było tego problemu. O, dobra, jest już 9, ktoś usłyszał pewnie. Dobra, jedziemy z tematem. O. Czekaj, a metys, halo, masz, jaki masz ten nick na tym, na czeskomie? Taki sam. Słyszę cię? Halo? Ja wszystko słyszę. No, cześć. Ja Semsek, masz na imię? Cześć, Gabriel jestem. Gabriel? Gabriel. Okej, spoko, Gabrielu. Skąd jesteś? Z Myszkowa jestem. To województwo śląskie. Tak, Myszków. Myszków pod Częstochową? Pod Częstochową, no. W sumie jak Gabriel, to nie dziwnego, że Częstochowy. Prawie. Proszę, panie, nie szkalować. Myszków to, mimo że bliżej do Częstochowy, to jednak rejony kibicowskie to ruch Chorzów, a Rakowa u nas się tak trochę nie lubi, nie? Także historycznie... Nie, no, bardziej tak... mi chodziło o takie, nie o piłkarskie, o inne te klimaty. Właśnie, to mamy derby Śląska. A my, no tam jest Dolny Śląsk, Śląsk. Jak derby Śląska, o czym to mówisz? Dolny Śląsk w Dolnym Śląsku. Aha. Dobra, poczekaj, a my ty masz taki nick na tym taki sam? Nie, niestety inny i wkleiłem go w linku. Ale ja Semse chyba ma taki sam, nie? Ja mam taki sam, no. Nauczyłem się w końcu. Czekaj, gratuluję. Dziękuję. 4 razy sztuka. No, a liczyłeś mi, o ty draniu. A tutaj. Liczył mi, ile razy zapomniałem, że ja Semse na Twitchu, to ja Semse na czeskomie. Ale masz dziwny nick. A mogę cekulację szybko przynieść? Nie, nie mogę. Czekać na mnie? Nie, nie poczekamy. Ja tam poczekam. Ja nie. No to trudno. Gramy. Puszczaj grę. Dobra. Wysłane zaproszenie powinno ci. Dobra, nic nie mam jeszcze. Michał Nowak, spokojnie, bo normalnie artykuł i tyle. Nie ma się co spinać. Możesz wkleić na Discordzie nick? Bo w sumie nic nie przyszło. Wkleiłem na grupie. Wkleiłeś na grupie. Okej. Okay. Zaprosiłem teraz. A jak tam nasze drużyny? Bo już skończyli chyba, nie? Wie ktoś, jakie wyniki? Lechia odpadła. Lech awansował, Raków awansował, a Pogoń nie wiem. Nie grać jeszcze? Nie, jeszcze chwila. Okej, bo tak odgrzewam kolację. No ale dobra, no kolację, no ja też muszę teraz wyjść tam no sytuacji. Dobrze, no to czekam na gierkę, no. Okay. Nie czekajcie na mnie. Okej. Okay. Odpaliło, no. I co? Gramy białymi. Jak dodać pana Zbigniewa tutaj? Nie, to on sam się doda. Sam się doda, okej. Okay. Pogoń 4-0 przegrała, o kurczę, ale... kanał. No to w sumie nic dziwnego. Pionek. Pionek. Wreszcie jakiś klimat. Kurczę, co ty grasz? Pewnie nie wiem. Skoczek. Skoczek. Koniec. Skoczek. Pionek. Kurczę, no. Akurat z Bonzem z włoskiej mamy to grać? Co za ja już jestem ten. Wiesz, niestety. Koniec. Pionek. O-o.
Koniec. Nie to miało być, okej. Okay. On i tak tam chciał tym pionkiem iść, wiesz? Okej. Pionek. Teraz który? Spokojnie, masz dużo czasu. Może w debiucie profilaktyka? To by pomyślał. Nie słuchaj, co on gada, bo głodny jest też mu tego troszeczkę. Energii mu zaczyna brakować. Wypowiada losowe słowa też. O. Widzowie, tradycyjnie zgadujemy, co jem. Jak się nazywa moja potrawa? Ja sam nie sprawdziłem dokładnie, jak się nazywa. O, jest profilaktyka, widzę. Pionek. To ciężkie się wylosowało. Król. A w ogóle Lech i co? A jakie wyniki tego pogoni Lecha? Znaczy... Król. Zgadujemy, zgadujemy. Podpowiem wam, że klimaty Bliskiego Wschodu. Pion. Szarańcza pieczona. Sam jesteś pieczony. Goniec. O, 1-1-1-1, tak? A dobra, Lech 1-1. A Raków? Wieża. Dobrze. Ktoś dobrze zgadł. Szarma. Teraz jaka szarma i z czym? Wieża. No, Raków też. Bartę jest nie z frytkami. Pamiętaj, że jestem na diecie pudełkowej. Goniec. Pionek. Goniec. Jem, widzowie, szarmę z sosem orzechowym, z kuskusem pomidorowym i sałatką. Co wy na to? Daj spokój.
Goniec. Goniec? Okej. Pięćdziesiąt procent szans. Skoczek. Pionek. Skoczek. Skoczek. Pionek. 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 Goniec. Hetman. Pionek. Skoczek. Nie brzmi jak szarma? A jak brzmi szarma? Dwa ruchy, 50 na 50. Jak dwa? Jest 8 ruchów skoczki. No dobra, nie 8, 6 w tym wypadku. Faktycznie, może jeszcze trzeci kandydat. No nie wiem, do przodu, nie?
Jak się boję, to do przodu. Artur zawsze do tyłu skoczkami lubi chodzić. Dobra, dobra, Depiza. Jak się boisz, to do przodu. No na przejeździe kolejowym no, najlepiej. Dobra. Wieża. Nie Alvin, to nie jest ten catering. A, głupio zagrałem. No pewnie, że głupio. Za bardzo zajęty jedzeniem jestem. O. Skoczek. Dobra, no. Nie o ten ruch mi chodziło, to nie jest chyba tajemnica. No nie jestem pewny. A co, no tam wieża F8, wieża E6 chciałem grać w ogóle. Nie, nie takie wieża, złe. Wieża E6, wieża E6 to wieża E3. Co, i coś tam grozi, tak? Znaczy no, na równym materiale gramy na to wieżę. Chyba tam lepiej muszę stać. Nie no, lepiej to wiadomo, że stoisz, nie? A co miałem grać zamiast wieżą? Chyba wieża F8 zamiast wieża E6. No to właśnie, no wieża F8, wieża E6, no to czemu mówisz, że głupio zagrałem, jak powiedziałem wieża? Nie, no mówisz wieża E6, że chciałeś grać. Tak, ale jak ja powiedziałem wieża i powiedziałem chyba głupio zagrałem, powiedziałeś, no głupio. No ale no co? Król. O, to mogę zrobić najpopularniejszy ruch polskich szachów, nie wiem czy to... Akurat no ale, to chodzi, ale to nie jest klasyczny Patrycjusz, bo Patrycjusz nieprzymuszony idzie na F8. Goniec. Dobra, myślę, że możemy chyba tutaj z czystym sumieniem zagrać wieżak E7. Aż znaczy, tak wprost sorry. Możemy... Dobra. Chciałem powiedzieć wieża. Sorry, dobra, nie, to możemy poddać w sumie. Bo sfaulowałem. Nie wiem już. Faulowałem niemiłosiernie, no. Chociaż tak mają wygraną, ale... To ma na różne sposoby, nie? No to wykończcie w takim razie. No jakby co tu już wygraliście, no? Hetman. Chciałem, że koń H7 zagracie. Ja się tak myślałem, szczerze powiedziawszy. Koń H7, a czemu koń H7 miałem grać? No co? Król G8. Szach i zdobycie hetmana. No nie, nie, król G8 właśnie jest. Król G8 jest. Taki obronny ruch znalazłem. Który nie broni, bo jest bicie na D8, wieża G4 i koń F6 szach. No tam jakoś tylko, no to wiesz. No. Jak uważasz, że hetman bije D7 jest lepsze, no to spoko. No. Nie uważałem, tak? Prymitywna próba Zbigniewa P. Dobra, poddajemy, no. Tu nawet myślałem nad hetman H5, nie? Ale hetman F5 też dobry. A hetman F5 chyba nawet lepsze. No może, no nie, no hetman H5 też mam grę, żeby nie ukrywać. Dobra, tak. Poddajemy, tak. No. Okej. Okay. Rankingowo graliście. Przypadkowo. przy tym ruchu wieżą ja chciałem hecia uruchomić i wieża mnie bardzo zszokowała, bo ten hetman sobie tak stoi na tym D1, znaczy D8, a mógłby wejść powiedzmy na D7 i bronić. Na E7. Ale na F6, na F6 pionek wisiał. Nie, hetman musiał bronić. No. Hetman nie, no, 7. 94,5% mieli przeciwnicy, a my 86,6. Nie wiem jakim cudem mieliśmy tak dużo. A, bo partia krótka. Czemu nie mógłbym hetman E7, tak, ja też myślałem, że hetman E7. Tak? No. A, żeby go na G7 dać, tak? Mhm. No i bronimy na F6. A, hetman E7 najlepsze według kompa. I w ogóle przewaga czarnych, nieoczekiwanie. Nie, no tam wiesz, na przewagę czarnych. Takie tam przewaga czarnych. Zrobisz parę ruchów, to będzie potem inaczej wyglądała ta pozycja. Pewnie ta. Ciekawe jak... No wieża E6 nie ma też tragedii, no 0,9 dla białego. No, jedyny blunder w całym naszym pojedynku.
A wieża F8? No wieża F8 to jest 4,6, więc wieża F8 nie można. A co, jest koń G5? Też myślałem, że czy dama H5 nie ma jakiegoś. Może koń G5? A nie, koń G5. Może koń G5 idzie. A może nie. A, tak. Koń G5. Idzie, nie? Bo tam na E5 na końcu będzie. Jakieś. Tak, tak. No właśnie dlatego wieża E6. Właśnie z jakiegoś powodu chciałem wieża E6, a nie wieża F8. Mam prośbę, żebym się spytał Myszkowianina, gdzie najlepszy burger na mieście jest. Najlepszy burger w Myszkowie? Burger. Tak, za wielu opcji nie ma, bo jest chyba tylko jeden. Więc... Jeden burger na miesiąc. Nie no, to jeżeli miałbym mówić o burgerach w Myszkowie, to mamy chyba tylko Mućkę, natomiast jakby Mućka Grill się to chyba nazywa. To jest jedyny burger w Myszkowie, więc siłą rzeczy, choćby był najgorszy, to będzie też najlepszy. Ale jako tako to ja bym pewnie wolał jechać jednak gdzie indziej. Z całym szacunkiem do Mućki Grill, czy jak oni się tam nazywają. Z całym szacunkiem nie dawałbym nazwy Mućka, tak pieszczotliwe imię dla zwierzęcia, które jednak mimo wszystko jest mordowane dla mięsa. Chyba bym nie dawał nazwy Mućka. Nie wiem, przynajmniej takie moje odczucie. Mućka. Gdzie idziesz? Do Mućki jeść. Co? No, Mućka, tak. Mućka to w ogóle, wiesz, no takie fajne zwierzątko, nie? Takie towarzyskie, przyjazne. A to po prostu zostało zarżnięte. No właśnie, nie? Tam po głowie bite. No. Jeszcze Ottawo podobno jest. W Myszkowie. To nawet nie wiedziałem, że tam są burgery. Okej. Okay. Dobra, Zbyszku, ja się muszę zbierać, także ja dziękuję za dzisiejszy wieczór. Spoko. No, ja też dziękuję za pojedynek. 3,5 do 1,5 się skończyło, tak? No wkrótce będzie rewanż. Może w Kloca pogramy też przy okazji. Kloc więcej akcji. No można. No, w Kloca może być jeszcze zabawniej. Więc może rewanż będzie w Kloca. Dzięki w takim razie Jasemce i dzięki. No wszystkim w ogóle. Tak, tytu nie ma, nie zamykamy na razie biznesu. to dobrze wiedzieć. No dobra, to trzymaj się Artur w takim razie. No, to na razie. To wszystkim dobranoc życzę i miłego wieczoru. Trzymaj się, cześć. Tak, no tutaj też wszystkich już żegnam, także dzięki za to, że tutaj byliście i no, do usłyszenia następnym razem.